cierpliwości. Już idę. Dzień dobry. Czy zastałam pana profesora? Pani przyszła na lekcję. Tak, proszę pani. Proszę chwilę spocząć. Profesor czeka. Zaraz pójdę uprzedzić go. Panie profesorze! Proszę zejść! Pani przyszła na lekcję. Tak, już idę. Chwileczkę. Dzień dobry pani. A więc to właśnie pani. Pani jest moją nową uczennicą, nieprawdaż? Tak, proszę pana. Dzień dobry panu profesorowi. Mam nadzieję, że się nie spóźniłam. Starałam się przyjść na czas. Ależ dziękuję bardzo, ale nie było po co się śpieszyć. Nie wiem, jak mam panią przepraszać za moje spóźnienie, gdyż właśnie kończyłem. No, to raz jeszcze przepraszam. Ależ nie ma za co, panie profesorze. Przecież nic się nie stało. A czy trudno było pani trafić? Nie, wcale nie. Zresztą pytałam o drogę. Tutaj wszyscy znają pana profesora. Mieszkam w tym mieście od 30 lat. A pani przyjechała dopiero niedawno. Jak się pani u nas podoba? Oj, bardzo. Miasto jest takie ładne, miłe. Macie piękne sklepy, pensjonaty, prezydenta, piękne parki, ulice, aleje. A chętnie zamieszkałbym gdzie indziej. W Paryżu. Albo przynajmniej w Bordeaux. Pan profesor lubi Bordeaux? Nie wiem, nigdy tam nie byłem. Ale Paryż pan profesor zna. Także nie, proszę pani. Ale, proszę pani, może mogłaby mi pani odpowiedzieć. Paryż jest stolicą, proszę pani? Paryż jest stolicą Francji. Świetnie, doskonale, znakomicie. Zna pani geografię własnego kraju. Doskonale. Zwłaszcza stolicę. A jeszcze wszystkich nie znam, panie profesorze. To nie takie łatwe. Przychodzi z trudem. O, pomalutku się pani wszystkiego nauczy. Zobaczy pan. Ładnie dzisiaj? Chociaż nie bardzo. Tak, słowem nie jest źle, a to najważniejsze, wie pani, nie ma śniegu, nie pada też deszcz. Mamy przecież lato. No, przepraszam bardzo, ale dowie się pani, że wszystkiego można się spodziewać. Zapewne. Na tym świecie, proszę pani, niczego nie możemy być pewni. Śnieg pada zimą. Zima to jedna z czterech pór roku. Dalej są wiosna. Tak. Lato, no i... Zaczyna się tak jak jedzenie, proszę pani. Jesień! No tak. No właśnie tak. Ach, proszę pani, jestem przekonany, że będzie pani dobrą uczennicą. Zrobi pani duże postępy. Jest pani inteligentna. Wydała mi się też pani wykształcona. Pamięć, dobra? Znam wszystkie pory roku. Prawda, panie profesorze? Ależ oczywiście, wszystkie, albo prawie. Tak czy inaczej, jest już nieźle. Pozna pani jeszcze wszystkie pory roku z zamkniętymi oczami, tak jak ja. Oj, ale to trudne. A nie, wystarczy trochę wysiłku, dobrej woli. Zobaczy pani, to na pewno przyjdzie. Oj, bardzo bym chciała, panie profesorze. Ja czuję taki głód wiedzy,
Także moi rodzice życzą sobie, abym pogłębiła swoje wiadomości. Chcą, abym zdobyła zawód. Uważają, że w dzisiejszych czasach ogólne wykształcenie, nawet gruntowne, nie może wystarczyć. Panie rodzice mają całkowitą rację. Powinna pani pójść dalej. Przepraszam, że to mówię, ale życie współczesne stało się bardzo złożone. Oj, takie skomplikowane. Mam jednak szczęście. Moi rodzice są dość zamożni. Będą mogli mi pomóc w odbyciu najwyższych studiów. Najwyższych! I chciałaby pani złożyć... egzaminy doktorskie. I to jak najwcześniej. Już za 3 tygodnie. A przepraszam, że zapytam. A pani to już złożyła egzaminy dojrzałości? Oczywiście. Mam maturę humanistyczną i przyrodniczą. Aha. Pani jest taka bardzo zaawansowana. Zanadto nawet jak na pani wiek. A jaki doktorat chciałaby pani zdobyć? Przyrodniczy czy filozoficzny? Jeśli pan profesor uzna to za możliwe, moi rodzice życzą sobie, abym zdobyła pełny doktorat. Pełny doktorat! No, serdecznie pani gratuluję, jest pani bardzo odważna. Postaram się jak najlepiej. Jest już pani zresztą dość wykształcona. Panie profesorze! A więc, proszę pani, czas zabrać się do pracy, nie mamy chwili do stracenia. Ależ oczywiście całkowicie się zgadzam, a nawet bardzo proszę. Czy mogę więc panią prosić, aby zechciała pani usiąść? Nie. Jeśli nie ma pani nic przeciwko, usiądę naprzeciw. Naturalnie. A ma pani zażyte jej książki? Oczywiście. Mam wszystko, czego potrzeba. No świetnie. Doskonale, znakomicie, proszę pani. A zatem zaczynamy. Oczywiście. Jestem do pańskiej dyspozycji. O, proszę pani. To ja jestem do pani dyspozycji. Ja jestem tylko pani sługą. O, panie profesorze. A więc my, to znaczy ja, proszę pani, zaczniemy od pobieżnego sprawdzenia pani dawnych i obecnych informacji, abyśmy mogli ustalić plan pracy. Tak. Jak jest u pani z pojęciem wielości? Jest! Ale raczej niejasne i mętne. O, no to zaraz to sprawdzimy. Proszę pani, zabierzmy się więc do... arytmetyki. O, właśnie po to tu przyszłam. Jest to nauka dość świeża, współczesna, ale ściśle mówiąc jest to bardziej metoda niż nauka, a zarazem terapeutyka. Marysiu, czy Marysia już skończyła? Tak, panie profesorze, właśnie znalazłam herbatę, już sobie idę. To niech się Marysia pośpieszy i wraca do kuchni. Bardzo proszę. Ja już sobie idę. Przepraszam, ale radzę panu profesorowi zachować spokój. Marysia jest śmieszna. Niech się Marysia nie obawia. Zawsze się tak mówi. Nie zniosę tych insynuacji. Ja sam doskonale wiem, co mam robić. Mam już swój wiek. O, właśnie. I lepiej by pan zrobił, gdyby nie zaczynał pan z panienką od arytmetyki. Arytmetyka męczy, denerwuje. Nie w moim wieku. A zresztą do czego się Marysia wtrąca? Marysia miejsce jest w kuchni. O, doskonale. Ale niech mi pan nie mówi, że pana nie ostrzegała. Proszę wyjść. Jak pan sobie chce. Proszę mi wybaczyć tę głupią dyskusję. Niech mi pani daruje. Zawsze się boi, że się zmęczę. Boi się o moje zdrowie. Doskonale ją rozumiem, panie profesorze. To znaczy, że jest panu oddana. A musi bardzo pana lubić. Rzadko się dzisiaj zdarza tak dobra służba.
Marysia przesadza, a wszystko to głupstwa. Wróćmy do naszej arytmetyki. Już wróciłam, panie profesorze. Tak, a więc trochę arytmetyki. Ale rzeczywiście bardzo chętnie. Czy mogłaby mi pani odpowiedzieć? Proszę pytać. Ile jest? Jeden? Jeden. Jeden? Jeden? Jest dwa. Świetnie. Doskonale. Pani się już mnóstwo nauczyła. Pani z łatwością zna pełen doktora. Bardzo się cieszę, skoro pan profesor tak uważa. No to idźmy dalej, proszę pani. A ile jest dwa i jeden? Trzy. Bardzo dobrze. A trzy i jeden? Cztery. A cztery i jeden? Pięć. Sześć. A sześć i jeden? Siedem. A siedem i jeden? Osiem. A siedem i jeden? Osiem i jeden. No to proszę pani, a siedem i jeden? Ale to osiem ten. A siedem i jeden? Osiem kłopot. Nie! Ale często mi dziewięć. Proszę pani. Pani jest wspaniała. Pani jest urocza. Gorąco pani gratuluję, nie ma co iść dalej. W dodawaniu jest pani mistrzynią. A więc proszę pani, jeżeli pani nie czuje się wyczerpana, to może mogłaby mi pani odpowiedzieć, ile jest cztery mniej trzy? Cztery mniej trzy? Cztery mniej trzy... Tak, tak, tak. Chcę powiedzieć, proszę odjąć. Trzy od czterech. A, to będzie... Siedem? No nie, proszę pani. Bardzo mi przykro, ale to nie jest siedem. Pani bierze jedno za drugie. Cztery i trzy jest siedem. Ale cztery mniej trzy nie jest siedem. Proszę teraz nie dodawać, proszę odejmować. Tak, tak. Cztery mniej trzy jest ile? Ile? Cztery. Bardzo panią przepraszam, ale to nie jest cztery. Bardzo mi przykro. W takim razie trzy. Proszę pani, to nie jest trzy. Bardzo panią przepraszam. Cztery mniej trzy. Cztery mniej trzy. A to nie będzie chyba dziewięć przypadkiem? Nie. Niestety nie, proszę pani. Ale nie należy zgadywać. Trzeba rozumować. Rozumować trzeba, proszę pani. Starajmy się to razem wydedukować. Może pani zechce zacząć liczyć? Tak. Jeden. Dwa. Umie pani dobrze liczyć? A do ilu? Do nieskończoności. Proszę pani, to jest niemożliwe. W takim razie do 16. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Trzeba się umieć ograniczać. No to proszę więc liczyć dalej. Słucham panią. Jeden, dwa, trzy, po trzy jest cztery. Dziękuję pani. Jaka liczba jest większa? Trzy czy cztery? Jaka jest większa? Trzy czy cztery? Ale w jakim sensie większa, panie profesorze? No wie pani, istnieją liczby mniejsze i większe. W większych jest więcej równych jednostek. Niż w mniejszych liczbach. O, chyba, że te małe składają się z innych jednostek. Wtedy może się zdarzyć, że w mniejszych liczbach będzie więcej jednostek. Oczywiście innych jednostek. I w takim przypadku małe liczby mogą być większe niż wielkie liczby? A wie pani co, zostawmy to, bo to by nas zaprowadziło za daleko. Proszę tylko zapamiętać, że istnieją nie tylko liczby. Istnieją także wielkości, sumy, grupy, a także kupy, stosy rzeczy takich jak śliwki, wagony, gęsi, kaczki itp.
No to przypuśćmy, dla ułatwienia sobie pracy, że istnieją tylko jednostki równe, a wówczas większą liczbą B będzie ta, która będzie posiadała więcej równych jednostek. I ta liczba, która będzie miała najwięcej równych jednostek, będzie największa. Już rozumiem, panie profesorze, pan utożsamia jakość z ilością. Za bardzo pani to teoretycznie bierze, zbyt teoretycznie. Proszę się tym nie zajmować. Przyjrzyjmy się naszemu przykładowi i rozumujmy na konkretnych przykładach, a na ogólniejsze wnioski przyjmie czas później. Mamy więc liczbę 3 oraz liczbę 4, przy czym obie złożone są z równych jednostek. Jaka liczba będzie wtedy większa? Liczba większa czy też liczba mniejsza? Proszę mi darować, panie profesorze, ale co pan rozumie przez liczbę większą? Czy ta jest większa, która jest mniej mała od drugiej? O, to. Doskonale mnie pani zrozumiała. W takim razie 4. Co 4? Czy 4 jest mniejsze, czy większe niż 3? Mniejsze. Większe. Bardzo dobrze. A więc, proszę pani, ile jednostek znajduje się pomiędzy 4 a 3, 3 a 4, jak pani woli. Nie ma żadnych jednostek między 3 a 4. Panie profesorze, 4 idzie zaraz po 3. Między 3 a 4 nic w ogóle nie ma. Pani źle zrozumiała mój przykład. No ale to zapewne z mojej winy, ja nie wyraziłem się dość jasno. Nie, panie profesorze, to moja wina. Proszę sobie wyobrazić, że ma pani 3 zapałki. Jeszcze jedna, razem 4. A więc pani dokładnie 4 zapałki. Widzi pani, jest ich dokładnie 4. A ja biorę jedną. Ile zostaje? 5. Skoro 3 i 1 jest 4, 4 i 1 jest. Nie. Tak, proszę pani, to wcale nie jest tak. Pani ma zawsze skłonność do dodawania. A nie można wciąż syntetyzować, trzeba też analizować. Analizować to jest właśnie wiedza, to jest życie, to jest postęp, to jest właśnie cywilizacja! Tak, panie profesorze. No to wrócimy do tych naszych zapałek. Ma więc pani 4 zapałki, jest ich dokładnie 4, pani widzi? A ja biorę jedną, ile zostaje? Nie wiem. Proszę pani, no niech się pani zastanowi. Ja rozumiem, że to niełatwe. Ale pani jest już przecież dostatecznie wykształcona, aby zdobyć się na niezbędny wysiłek intelektualny i w końcu zrozumieć. A więc... Pani, co to sięgniemy po łatwiejsze przykłady? O! A gdyby pani miała 2 nosy, a ja wyrwałbym pani jeden nos, to ile teraz by pani miała nosów? Żadnego. Jak to żadnego? No właśnie tak! Mam teraz jeden nos, dlatego że mi pan żadnego nie wyrwał. Gdyby pan profesor wyrwał mi nos, nie miałabym żadnego. Ale to nie jest tak, to wcale nie jest tak, proszę pani. A gdyby... Nie, proszę sobie wyobrazić, że ma pani tylko jedno ucho. Dobrze, a co dalej? A ja dodaję pani jeszcze jedno ucho. Ile teraz będzie mieć pani uszu? 2. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. A teraz dodaje pani jeszcze jedno ucho. Ile teraz będzie mieć pani uszu? 3 uszu. Bardzo dobrze, proszę pani. A teraz odejmuje pani jedno ucho. Ile uszu pani zostanie? 2.
Bardzo dobrze. A teraz zabieram pani jeszcze jedno ucho. Ile uszy pani zostaje? Dwoje. No, no nie, proszę pani. Ma pani dwoje uszu, a ja zabieram pani jedno. Nie wiem, zjadam pani jedno ucho. Ile zostaje? Dwoje. Zjadam jedno? Jedno. Dwoje. Jedno. Dwoje. Jedno. Dwoje. Nie, 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 nie. Przykład nie jest przekonywujący. Przypuśćmy, że ma pani. Ma pani. 10 palców. Dobrze. Może być. Ma więc pani 10 palców. Tak. A ile by pani miała palców, gdyby miała ich pani 5? 10, panie profesorze. Proszę pani, nie. Wcale nie. Właśnie, że tak. Mówię pani, że nie. Mówił mi pan przed chwilą, że mam 10 palców. Ale zaraz potem powiedziałem, że ma ich pani 5. Ale ja wcale nie mam 5 palców, ja mam ich 10. Dobrze. Proszę pani, to przy odejmowaniu ograniczymy się do liczb od 1 do 5. Proszę usiąść, zaraz to pani wytłumaczę. Są to, jak pani widzi, kreski. Tu 1 kreska, tu 2 kreski, tu 3 kreski, a tu 4 kreski, a tu 5 kresek. 1 kreska, 2 kreski, 3 kreski, 4 kreski, 5 kresek. Tu zaś są cyfry. Cyfry. Kiedy liczymy kreski, każda kreska jest jednostką, proszę pani. Co to ja mówiłem? Każda kreska jest jednostką, proszę pani. Co to ja mówiłem? Co to ja mówiłem? Albo liczbą, albo cyfrą. 1, 2, 3, 4, 5. To są elementy numeracji, proszę pani. Tak. I kreski, liczby i cyfry, które są jednostkami. Tak. Słowem mówiąc, cała arytmetyka jest tu zawarta. Tak, panie profesorze. Dobrze, dobrze, panie profesorze. Dziękuję, panie profesorze. Proszę. A proszę więc liczyć. Posługując się tymi elementami, proszę dodawać i odejmować. Można odjąć 2 jednostki od 3 jednostek. Ale czy można odjąć 2, 2 od 3, 3 i 4 liczby od 1 jednostki i 1 jednostka od 4 liczb? Nie, proszę pani. Dlaczego? Dlatego! Proszę pan. Dlatego, że co, proszę pana, skoro one są tym samym? Bo tak już jest i do tego w ogóle się nie da wytłumaczyć. Trzeba to zrozumieć swoją wewnętrzną, matematyczną intuicją. Ma się ją? Czy ją? Albo się jej nie ma. Trudno! A proszę mi wybaczyć, proszę pani. Proszę zrozumieć, jeśli pani nie uda się pojąć tych zasad, tych podstaw, nigdy nie będzie pani mogła rozwiązać żadnego technicznego problemu. Tym bardziej, proszę pani, nie będzie pani mogła prowadzić wykładów na Politechnice, ani w przedszkolu ogólnokształcącym. No bo jak mogłaby pani nie zrozumieć tych podstaw, obliczyć się, proszę pani, w pamięci? A to jest dla przeciętnego inżyniera drobnostka. No więc jak na przykład mogłaby pani obliczyć, ile wynosi 5 655 428 509 pomnożone przez 3 628 402? To wyniesie 19 kwintylionów, 390 kwadrylionów, 2 tryliony, 840 miliardów, 164 tysiące 508. Nie. Chyba nie. Wynik faktycznie wynosi... Ale jak pani do tego doszła? Pani, która nie zna zasad rozumowania
matematycznego? Ależ to bardzo proste. Nie mogąc zaufać rozumowaniu, nauczyłam się na pamięć wszystkich możliwych wyników, wszystkich możliwych mnożeń. Ale jest ich nieskończenie wiele. A jednak mnie się udało. To zadziwiające. Pozwoli mi pani, mimo wszystko, powiedzieć, że ja nie jestem z pani zadowolony. Proszę pani, ja nie mogę być zadowolony, bo w matematyce, a zwłaszcza w arytmetyce, liczy się przede wszystkim, bo w matematyce trzeba zawsze liczyć i liczy się przede wszystkim rozumienie problemu. Powinna była pani dojść do tego wyniku, jak i zresztą do wszystkich innych, drogą rozumowania matematycznego, arytmetycznego, dedukcyjnego i indukcyjnego zarazem. Matematyka jest zaciekłym wrogiem pamięci? O, bardzo skądinąd pożytecznej, ale zgubnej. Arytmetycznie biorąc. Nie, wcale mi się to nie podoba. Tak, panie profesorze. No to zostawmy to tymczasem. I przejdźmy do innych dyscyplin. Tak, panie profesorze. Wielka szkoda, że jest pani tak mało zaawansowana we wyższej matematyce. Obawiam się, że nie będzie pani mogła przystąpić do całkowitego egzaminu doktorskiego. Tak, panie profesorze, wielka szkoda. Chyba, że... Proszę pana. Panie profesorze. Jak nie Marysia puści, puścić. Postaramy się jednak, żeby mogła pani zdać chociaż częściowy doktorat. Nie, proszę pana, nie trzeba. To ma znaczyć, ale jeśli więc jest kuchni, to kuchni, to garków, prędzej, prędzej! Jeśli więc pani zależy na zdobyciu chociaż częściowego doktoratu... Tak, panie profesorze! To będę panią musiał nauczyć zasad językoznawstwa i filologii porównawczej! Nie, proszę pana, mylę nie filologia. Filologia prowadzi do najgorszego. Do najgorszego! A to dopiero historia. Dość tego! Proszę wyjść! Dobrze, ale niech mi pan nie mówi, że pana nie ostrzegałam. Jestem pełnoletni, Marysiu. Tak, panie profesorze. Jak pan sobie chce. Proszę więc panią, aby z wielką uwagą wysłuchała pani specjalnie przygotowanego dla pani wykładu, dzięki któremu w 15 minut pozna pani podstawowe zasady filologii językoznawczej i porównawczej języków neohiszpańskich. Marysiu, mapa! A więc, proszę pani, hiszpański jest właśnie tym macierzystym językiem, z którego rozwinęły się wszystkie języki neohiszpańskie. A więc, portugalski, nasz francuski, sardyński, sardanapalski, tak? A także z pewnych względów turecki, co jest całkowicie zrozumiałe, zważywszy na to, że Turcja graniczy z Grecją, a Grecja zaś leży bez porównania bliżej Turcji niż pani czy ja. To zaś jest świetnym przykładem na bardzo ważne prawo językowe, wedle którego filologia i geografia są ze sobą ściśle spowinowacone. Tak, tak. Pani może notować. Co zaś różni te języki, proszę pani, i wyróżnia je na tle innych grup językowych, jak choćby na tle grupy austriackiej, neoaustriackiej, helweckiej, habsburskiej, czy nawet futbolowej, to ich niesamowite podobieństwo. Ale widać, to pani nie interesuje. Oczywiście, że nie interesuje. Interesuje, panie profesorze. Tym lepiej. Tym lepiej. Proszę się nie martwić. Wrócimy jeszcze do tych spraw, chyba że nie wrócimy do nich nigdy. Któż to może wiedzieć? Pan, panie profesorze. Każdy język, proszę pani. I niech to sobie pani zapamięta aż do godziny własnej śmierci. Tak, panie profesorze, aż do godziny własnej śmierci, tak. Każdy język jest w istocie tylko mową, co implikuje, że składa się z dźwięku, czyli... Czyli z fonemów. A
Właśnie to chciałbym powiedzieć. Proszę się nie popisywać swoją wiedzą. Proszę słuchać. Tak, panie profesor. Dalej, dźwięki zaś, proszę pani, należy łapać w locie za skrzydełka, za skrzydełka, aby nie wpadły w uszy głuchych. Skoro więc tylko pani postanawia coś wypowiedzieć, zaleca się w miarę możliwości zadrzeć jak najwyżej podbródek, tak, wspiąć się na palce. Dobrze, widzi pani. Tak, panie profesorze. Proszę mi nie przerywać, proszę śpadać i słuchać. Dalej, należy wydawać dźwięki jak najwyższe. Całą siłą płuc złączoną z siłą strun głosowych. Jak na ten przykład. Tylek. Eureka. 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 Trafalgar. Trafalgar. Pa. 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 Już dobrze. Dzięki temu dźwięki lżejsze niż powietrze otaczające wznoszą się i ulecą. Nie natrafiając na uszy głuchych, które są prawdziwymi przepaściami, grobami dźwięków. A jeśli uda pani w przyspieszonym tempie szereg dźwięków, te samoistnie uczepią się jedne drugich, tworząc tak zgłoski słowa, mniej lub bardziej irracjonalne związki dźwięków, ale właśnie dlatego zdolne utrzymać się wysoko w powietrzu. Ach, opadają tylko i wyłącznie słowa. Słowa, które coś znaczą, słowa obciążone sensem. W końcu rozpadają się one. Rozbijają, no i trafiają do uszu. O, do uszu głuchych. Proszę mi nie przerywać, proszę słuchać. W całkowitym chaosie albo pękają jak baloniki. Tak więc, proszę pani, czy coś się pani stało? Zęby mnie bolą. A to nie ma znaczenia, nie będziemy przerywać dla byle głupstwa. Tak. Zwracam pani przy sposobności uwagę na spółgłoski, które zmieniają się w sąsiedztwie innych spółgłosek. Spółgłoska S staje się C, H, D, T, G, K. Jak choćby przykłada rozkaz sierżanta, sprzedaż drzewa, bigos na winie, zbliża się. Zęby mnie bolą! I właśnie dlatego należy zwracać tak baczną uwagę na wymowę, tak starannie unikać błędów. Wymowa sama, to jest języka, a zła wymowa może nieraz pani spadać figla, figla, a podzielę się z panią wspomnieniem młodości. A wie pani, ja wtedy byłem bardzo młody, dzieckiem prawie, i odbywałem służbę wojskową. Miałem wojsku kolegę, wicehrabię, ale dotknięty był, proszę pani, bardzo poważną wadą wymową. Nie mógł wymówić litery F. Wymawiał zaraz F. Tak więc, proszę pani, zamiast mówić Francja, moja ukochana ojczyzna, mówił Francja, moja ukochana ojczyzna. Mówił, lufa, fopa, fura, zamiast lufa, fupa, fura. Wojna, zamiast wojna, generał, zamiast generał, fojara, zamiast fujara i tak dalej. O, zamiast i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, zamiast i tak dalej, i tak dalej. Ach, a miał jednak szczęście. Tak dobrze udawało mu się ukrywać swój stan dzięki kapeluszom, że nikt go nie mógł zauważyć. Dalej, dalej. Sprecyzujmy na przykład podobieństwa, aby potem móc rozróżnić to, co te języki dzieli.
niewtajemniczonym, jednak ciężko będzie te różnice zauważyć. Tak więc, proszę pani, wszystkie te słowa wszystkich tych języków są zawsze jednakowe, podobnie jak wszystkie odmiany, zamiany, rdzenie, jednostki i pierwiastki. Pierwiastki słów są kwadratowe? Kwadratowe. Albo sześcienne. To zależy. Aby dać pani przykład prosty zresztą, proszę wziąć słowo czoło. A czym mam je wziąć? A czym pani chce? I proszę już nie przerywać. Proszę więc wziąć francuskie słowo czoło. Wzięła pani? Tak, tak, poszło dalej. Słowo czoło jest rdzeniem w słowie naczelnym. Na jest przedrostkiem, a ny jest przyrostkiem. Tak je nazwano, ponieważ się nie zmienia. Nie chcą. Mogła pani również zauważyć, że nie zmieniły się one po hiszpańsku. Także, proszę pani, nie ma ludzkiej siły, która kazałaby mi się zmienić ani po sardyńsku, ani po sardynapalsku, ani po francusku. Czoło naczelny, czołowy zawsze będzie brzmieć tak samo, z tym samym rdzeniem, z tym samym przyrostkiem, z tym samym przedrostkiem i podobnie będzie ze wszystkimi innymi słowami, jakie wymieniłem. I we wszystkich tych językach wszystkie te słowa znaczą to samo. Absolutnie to samo. Chociaż są to bardziej pojęcia niż słowa. Ale wie pani, we wszystkich tych językach wszystkie te słowa mają taką samą budowę i brzmienie. We wszystkich językach, jakie wymieniłem. Niechże pani wreszcie zostawi ten stół. Zęby mnie bolą. Jak więc na przykład powie pani po francusku? Róże mojej babki są tak żółte jak mój dziadek, który był Azjatą. Zęby mnie bolą, bolą, bolą! Niech pani mówi! Po francusku. Tak, po francusku. Żebym powiedziała po francusku. Róże mojej babki. Jak się po francusku mówi babka? Po francusku? Babka. Róże mojej babki są tak żółte. Żółty to po francusku żółty? Oczywiście! Tak żółte? Jak mój dziadek kiedyś się gniewał? Nie, który był, a... Azjatą! Ach! Zęby mnie! Proszę, teraz to samo zdanie przełożyć na... hiszpański, proszę pani, a potem na neohiszpański. Po hiszpańsku to chyba będzie. Proszę, moje babki są tak żółte jak mój dziadek, który był Azjatą. Nie! Źle! Jeszcze raz! A po neohiszpańsku róże moje babki są tak żółte jak mój dziadek, który był Azjatą. Nie, proszę pani, źle, zupełnie źle. Pani to wymówiła odwrotnie. Wzięła pani hiszpański za neohiszpański, zaś neohiszpański za hiszpański. Nie, jest odwrotnie. Hiszpański za neohiszpański. Zęby mnie bolą, a pan się zaplątał. Ale to z pani winy. Proszę siadać i słuchać. Powiem tak, teraz zdanie po hiszpańsku, a potem po neohiszpańsku, a potem po rumuńsku, a potem pani to wszystko powtórzy. Proszę uważać, bo podobieństwa są jednakowe. Są to podobieństwa identyczne. A więc uwaga. Po hiszpańsku. Róże mojej babki są tak żółte jak mój dziadek, który był Azjatą. Po neohiszpańsku. Róże moje babki są tak żółte jak mój dziadek, który był Azjatą. Widziała pani różnicę? Zęby mnie bolą. Proszę teraz to samo zdanie przełożyć na rumuński. Jak się po rumuńsku mówi róże? Po rumuńsku? No róże. A nie róże? Ale nie, proszę pani, wcale nie. Skoro rumuński róże to odpowiednik włoskiego róże, po sardyńsku róże, po sardynapalsku róże. Rozumie pani? Proszę mi darować, panie profesorze, ale
Przecież to proste. To całkiem proste. Aha, pod warunkiem, że ma się pewne odbycie i pewne doświadczenie wśród tych różnych języków, tak różnych, że posiadają one absolutnie identyczne cechy. Tak, proszę pani, nie mogę pani podać reguły. Trzeba mieć nosa. Ale, żeby go mieć, proszę pani, trzeba się uczyć. Uczyć, trzeba się uczyć. Zęby mnie bolą. Postaram się pani dać jednak przykład. Popularne w Madrycie nowohiszpańskie powiedzenie moją ojczyzną jest neohiszpandzie. Hiszpania będzie brzmieć po francusku. Moją ojczyzną jest neohiszpania? Nie! Moją ojczyzną jest Francja! Niech więc mi pani powie, posłużywszy się najzwyczajniejszą w świecie logiką, jak po francusku będzie brzmieć portugalskie słowo Portugalia! Zęby mnie bolą! Przecież to proste, to całkiem proste, dokładne tłumaczenie portugalskiego słowa Portugalia, a nie francuskie słowo Francja! Moją ojczyzną jest Francja! Dobrze, już dobrze! Milczeć! Proszę mnie nie doprowadzać do wściekłości! Zęby mnie... Bolą! Ja je pani powyrywam te zęby i panią przestaną boleć! Milczeć, bo ci łeb zgruchocze! A spróbuj pan tylko ważniak! To jest najbardziej... Paradoksalne, tak, paradoksalne, dobre słowo. Co więc jest najbardziej paradoksalne, to to, że mnóstwo ludzi pozbawionych całkowicie dobrodziejstwa wykształcenia mówi tymi różnymi językami, rozumiesz? Co to ja mówiłem? Mówi tymi różnymi językami? Co to ja mówiłem? Ale najgorsze jest to, że Hiszpan mówi na przykład do Francuza: po śledziach boli mnie śledziona. I ten Francuz, chociaż nie zna ani jednego słowa po hiszpańsku, wszystko doskonale rozumie, jakby to było po hiszpańsku. I ten Hiszpan odpowie temu Francuzowi: mnie dobrze, proszę pana, bo mi po śledziach śledziona. I ten Francuz, chociaż nie zna ani słowa po hiszpańsku, też wszystko doskonale rozumie, rozumiesz? Tak, co jeszcze? Cicho, siadaj na krześle, nie wiem cię, nie ruszaj nóżką. Jak to się dzieje, że wszyscy ci ludzie potrafią się między sobą dogadać? A właśnie się nad tym zastanawiałam. Jest to po prostu dowód wulgarnego empiryzmu ludu. Nie mylić z doświadczeniem. Dziwactwo ludzkiej natury, ażeby to tak zwięźle ująć. Instynkt. Tak. Instynkt tutaj decyduje. Zamiast patrzeć, jak muchy chodzą po ścianie, lepiej byś zrobiła uważając. To nie ja stanę do częściowego egzaminu doktorskiego. Ja już go zdałem. Razem z pełnym doktoratem, a nawet super doktoratem. Czy ty nie rozumiesz, że ja chcę tylko twojego dobra? Źle wychowana! Ale to ci nie ujdzie. Jeśli ktoś chce się nauczyć odmian wszystkich tych języków, nic lepszego niż konwersacja, postaram się nauczyć cię wszystkich tłumaczeń słowa nóż. A jak pan sobie chce, wszystko jedno. Marysiu, proszę mi przynieść noże! Sardyński, tak, sardanapalski, hiszpański, francuski! Na mnie niech pan nie liczy! A co to znaczy? Ja tu rządzę! Rozumie Marysia? Ona nic nie rozumie! Nica! Niech się pan tak nie denerwuje! Nie ma o co! Potrafi się na czas opanować. No, zawsze się tak mówi. Chciałabym to zobaczyć. Widzi pan? To objaw. Już się zaczyna. Objaw? Jaki objaw? Co Marysia chce powiedzieć? Już Marysia powie. Ostatni objaw. Objaw końca.
Bzdura, bzdura, bzdura. Wezwałem Marysię, żeby mi Marysia przyniosła noże. Już panu powiedziałam. Niech pan na mnie nie liczy. Proszę pani, oto nóż. Szkoda, że mamy tylko jeden. No ale postaramy się, aby posłużył nam do wszystkich języków. Wystarczy, że powie pani słowo nóż, patrząc nań z bardzo bliska. Bardzo powoli i wyobrażając sobie, że jest on w tym języku, o którym pani myśli. A więc mów N jak N. U jak U. Szedł jak szedł. Tak, tak, dobrze, dobrze. Jeszcze bardziej, jeszcze mocniej. A po jakiemu to jest? Po włosku? Po francusku? Po hiszpańsku? A co cię to obchodzi? To już nie ma znaczenia! Mów! Nóż! Nóż! A źle ty to wymawiasz, ty! Nóż! Nóż! Źle! Nóż! 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 Nie! A, nóż. Dosyć! Dosyć tego! Wszystko mnie już boli! Głowa mnie boli, zęby mnie bolą! Mów! Nóż! Ależ pan ma głos taki piskliwy! Ja ci te uszy ptaszyno powyryza i dziewczę stanowisz! O pan, mnie tak boli! A teraz szybko, mów! Co ja zrobiłem? Co się teraz ze mną stanie? Proszę pani! Proszę pani, niech pani wstanie! Proszę pani, przecież lekcja skończona! Może pani sobie pójść? Zapłaci pani innym razem. Ona umarła. To moje noże. Marysiu! A, nie. Nie. Ja już Marysi nie potrzebuję. Rozumiem, Marysia już Marysi nie potrzebuję. Zadowolony pan ze swojej pupilki. Skorzystała z lekcji, co? Tak.
Lekcja skończona. Ale ona jeszcze tutaj jest i chce sobie... No rzeczywiście! Ale to nie ja. Marysiu, to nie ja? No to kto? Może ja? A nie wiem, może... Może kot! A to jest możliwe? I to już 40 raz. To dzisiaj... Codziennie to samo. Codziennie. Powinien się pan wstydzić! W pańskim wieku! Jeszcze się pan rozchoruje? I kogo pan będzie uczył? Nikogo! Ale to nie była moja wina! Ona się nie chciała uczyć, ona była złą uczennicą! O, kłamczuch! To Marysię nie obchodzi! Mały bandyto! Mnie pan chciał się zrobić coś takiego? Mnie? Ale ja nie jestem pańską uczennicą. Połóż pan nóż na miejsce. Galopem! A przecież pana niedawno ostrzegałam. Arytmetyka prowadzi do filologii, a filologia do zbrodni. Marysia powiedziała to najgorszego. To samo. No to ja źle zrozumiałem. Ja myślałem, że najgorszy to takie nazwisko i że Marysia chce, żebym wieczorem do niego poszedł. Kłamczuch! Stary lis! Taki uczony jak pan wie, co się do niego mówi. Nie ma głupich. Ale ja jej nie zabiłem naumyślnie. Żałuje pan przynajmniej. O tak, Marysiu, z całego serca. No, dobry z pana człowiek, mimo wszystko. Jakoś to załatwimy. Tak, Marysiu, ale co my mamy teraz robić? Pochowamy ją razem z 39 poprzednimi. Będzie tego 40 trumien. Zawołamy karawaniarzy, zamówimy wieńce i mojego kochanka, księdza Augusta. Tak, Marysiu, ale te wieńce to nie za drogie. Niech się pan nie obawia. Tak, ale Marysiu, mogą nas złapać z 40 trumnami. Wyobraża sobie Marysia, ludzie będą się dziwić, jeśli zapytają, co jest w środku. To powiemy, że są puste. A zresztą, nikt się nie będzie dziwił. Ludzie już się przyzwyczaili. Tak, ale Marysiu... Jak się pan boi? Niech pan to włoży. Nie będzie się pan potrzebował już niczego bać. To polityczne. Dobrze. A teraz ją zabierzemy. Przykryję ją fartuszkiem. Nieprzyzwoicie wygląda. Uważa, nie zróbmy jej krzywdy. Cierpliwość, już idę. Kolejny się spieszy.